Siema, dzisiaj mamy misję do zrobienia. Siema. Taki nietypowy odcinek, takiego jeszcze odcinka nie widzieliście. Powiem wam szczerze, że jak przyjechałem, to ja nie wiem, co ja mam mówić, nie? Siema wszystkim. Pogoda do dupy, cały dzień pada. To mówię, kurwa, gdzie my jesteśmy? Ale dowiedzieliśmy się z Blekiem, że jest rodzina, są fajne chłopaki, trójka fajnych chłopaków w potrzebie. Szczerze mówię, nie? Żal mi was, no normalnie niesamowicie, nie? A Blek ekipa jest od pomagania, a nie od przeszkadzania, więc jedziemy zobaczyć co i jak. Jeśli będziemy w stanie pomóc, to pomożemy. Będzie się działo. A powiedz, a jakie potrzeby macie? Potrzeby? Tymczasem my dojeżdżamy, zobaczymy co i jak i mówię i odezwiemy się za chwilę. Gdzie na kręgielnie mogą tory popękać, jak będzie kulka mi rzucała. Kolejna miejscówka spalona. Kolejna miejscówka spalona w Wrocławiu. I tu, o. Tu? Tak. Nie, no co ta. Tu? Tu jest? Tak. Nie. A gdzie my jedziemy? Ja, ile to było? No nic. No to gdzie? No my nie tu. No mi tu. Dobra, musimy nawrócić. To moja nawigacja źle pokazuje, nie? No. Ile kilometrów masz? 200, kurwa, 70 to je nie. Przepuść, w ogóle mi źle pokazuje. To jest dopiero wyprawa, nie? No i ale tak mi nawigacja pokazuje. No. I teraz w lewo. I Tomek, tak. Ściągnij mi czapkę, zobaczymy jaką Bleku ma fryzurę. Taką mam. Tą siarkę wpadła. Tu mieszka? Ciekawe, panna Agnieszka. Ciekawe, czy to nie ten bezdomny, co dla ryzyka to szukuje. I pojechaliśmy. Nie pomyślałbym, widziałem w telewizji jak ludzie mieszkają, ale nie przypuszczałem, że tu aż tak jest. Za darmuszkę, nie? W drugą stronę. Tu. Siema! Nie pogryzam? Nie. Nie? Ale fajny misiek. Jarek. Mateusz. Siema. 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 Witam. Na bombach jedziesz? No jeden już. Jak ty nie chciałeś być w kamerze? Z wypadku właśnie wracam, nie widzisz? Siema. Ty. Z wypadku wracam. Mateusz, zobacz. A to jest Tomek. Już się witaliśmy. Widziałeś? A ma paliwo jeszcze? Jeszcze ma. Bo my nie mamy. Spuszczaj. Ale jeździsz, to się nie dziwię. Ty, a nie chcesz się na Forda zamienić? No, 1-2, benzynka. No. Ale cieszę się, że tak tacy jesteście. Chyba dlatego, że chyba, że my przyjechaliśmy, co? No. Tacy trochę odmienieni jakby. No. A widzę, że mama też rumieńców dostała. Z tym paliwem. Z tym paliwem. Co robimy, nie? Kiedy? Prawdopodobnie, że z całego kwietnia. Wraki? No. Żeby to chłopakom pomóc, nie? Jedziemy na wraki pomagać chłopakom. I za to, kurczę, kupujemy im domek holenderski. Każdą złotówkę, co zbieramy, to inwestujemy, żeby kupić chłopakom domek. Ty, to uszykuj nam samochód. No pewnie. Pojedziemy jako blegę. Ale oszykujesz? No pewnie, że tak. No. U mnie jest sobie droższe od pieniędzy. A nie chciałeś być na kamera. Tylko, żeby się nie rozpadł, nie od razu. To ty nie będziesz jeździł. No ja będę jeździł. Ja. On się na torze zbugi. Tomek, ja prowadzę, a ty będziesz nawigował. Koźwa, o wszystkich wypieprzymy. Tomek się na torze zbugi. No to co? Ty nie, uszykuj radio, to pojedziemy. Uszykuj, no. Może być nawet benzyna. Polówki ci zostawię. No proszę cię. No obojętnie co. Byle pisało... Jak nie ma co zrobimy? Coś by myślał. Nie, nie, ale... My pod tym hasłem będziemy jechać. Domek holenderski. Dla chłopaków. Black ekipa jedzie po domek holenderski dla chłopaków. No. O. I tak ma być napisane. Nawet będziemy razem malować. Spoko. Przyjedziemy po was, pojedziemy do Radka na ten samochód i wymalujemy. A wy też będziecie, nie? No, też. To ty będziesz jako drugi pilot. Z tyłu mi jeden fotel został. Czas będziemy jechać. Nie ma sprawy. To Borys na środku. Ale coś dobrego tutaj, nie? Żeby to nie padło od razu. Matiza? To twoją nogą Matiza! No co myślał, Maybacha? Także zobaczymy, czy jesteśmy mocni na tyle, żeby pomóc tu chłopakom, żeby domek holenderski właśnie kupić.
Słuchajcie, takie akcje u Blacka. Mateusz, prowadź. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostań piesek. Pieski zostają. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarek. Witam. Dzień dobry. Tomek. Miło mi. Tu kalendarze dla ciebie, proszę. A masz braci jeszcze, nie? Tak, jeden jest w szkole. Aha. A jak bracie mają na imię? Walenty i Łukasz. Walenty i Łukasz. Tak. Szkoda, że ich nie ma. Nie, Łukasz jest. Dzień dobry. Jest Łukasz, to dawaj. Chodź, chodź, Łukasz, Łukasz, chodź. Chodź do pana. Dobry. Cześć, Łukasz. Cześć. Jarek. Łukasz. Tomek. Łukasz. Co robisz na co dzień? Tak, to nic. Uczysz się? No. A ty, Mateusz? Ja do szkoły chodzę i po szkole pomagam temu, panu Radkowi. Aha. Czyli dorabiasz, zarabiasz. No. Patrz, tu masz kalendarz, macie wlepy i na klucze takie z tego, z Gimoto. Przydadzą się, nie? No. Tak. Tutaj Radek podjechał i powiedział, że 16 robimy ten wraki tu w Gąskach i dla nas będzie samochód i będziemy pod waszą banderą jechać. Ale to dobrze, że robisz u Radka, to mamy już mechanika w teamie. No. Będziesz ogarniał? Jak się nam coś popsuje? Ja to raczej rozebrać, bo naprawić to nie... Ale no to dobrze, że rozebrać, bo to musi być jak najlżejsze, żeby jak najszybszy był, nie? No. To powyciągamy. Musimy dużo uzbierać na tych wrakach. Kwiecień, jakby się udało, na maj. Domek holenderski. I gdzie by stanął? Tam, gdzie są te kopce. Aha. Zaraz pójdziemy, zobaczymy to miejsce. No to elegancko. Ale tam ten tego nie ma, bo on całym gospodarzem jest. Jest tutaj... Mateusz? Walenty. Nie, Walenty. Walenty. Najmłodszy? Nie, najstarszy. A, najstarszy. To Walenty jest najstarszy. Tak. A ile masz lat? Ja 16. 16. A ty? Ja 14. 14. Walenty 20. O, Walenty. To ty dorabiasz, a Walenty gdzie? W szkole czy w pracy? W szkole. Aha. A powiedzcie, a sprzętami jakimiś jeździliście? Motocyklem? Kładem? Ja to tam skuterem i kładem. Skuterem i kładem jeździłeś. Ale miałeś swój? Nie. Aha, od kogoś? No. Może my weźmiemy na wraki? To cię przewiozę? No. No, opowiadajcie coś o sobie. Co lubicie robić, o? Ja lubię gospodarzyć. Wujowi też we wakacje pomagam na gospodarstwie dużo. Aha, a ty? Co lubisz? Motoryzację. No. No my z motoryzacją to mamy dużo do czynienia, Tomek, nie? Na szczególnie popsuć, dużo lubimy. Dużo popsuć, no. Szczególnie Blacku. A ty to sprzęgło ciągle psujesz. Takie słabe robią, bo dole robią. No. Także jesteśmy tutaj u chłopaków. Nie ma najstarszego Walentego. No szkoda, że go nie ma, nie? Byśmy poznali całą trójkę. W deszczową pogodę dobry pomysł się urodził. Radziu, trzymamy cię za słowo, że uszykujesz dobrą furę, która nie padnie po pierwszym okrążeniu. No, pierwszy raz będziemy na wrakach jako zawodnicy jechali, nie? Domek holenderski dla chłopaków, taki będzie tytuł. I taki będzie ten napis na samochodzie. Powiedział, że uszykuje, nie? Uszykuje, Radziu. Dam wam kamery, będziecie kręcić. Okej? Okay? Dobra? Będziecie w tym dniu ekipą Black Opsa. A kamer mamy dużo, naprawdę. Każdy dostanie po jednej i może swoje nawet możecie gadać, możecie wszystko robić. Po dwie baterie w kieszeń. Po dwie baterie w kieszeń. Instrukcje dam obsługi. Tego typu kamery, patrz, ci pokażę. Zobacz, takie coś, tylko pstryk. GoPro. No. Będzie się działo. A powiedz, a jakie potrzeby macie?
Takie najważniejsze muzeum, wiesz. Najważniejsze też nie to powiedz. Tak. Żeby była woda, łazienka, to są takie najbardziej ważne. Bo nie macie wody ani łazienki. Nie mamy. Woda ze studni. Tak. Ogrzewanie widzę, kuchenka, gazu jest? Jest. Jest, gaz jest. Ale łazienka. A pokoje macie swoje jakieś? Tu jest mój pokój. To pokaż. Dawaj. Tu jest mój pokój, a tam jest braci. A, tu takie przejście macie. No, bo tu kiedyś były stare drzwi, ale zostały rozwalone i wzięte. Aha, a tu kociuś, dwa kociusie. A powiem ci, warunki macie nieciekawe, Mateusz, szczerze ci już mówię, nie? Że będziemy się starali, żeby zrobić tak, żeby jak najwięcej uzbierać. Nie wiem, ile taki domek holenderski kosztuje, ci powiem. Nie wiem, i na ile będę mógł, to będę pomagał. Uwierz mi. No, naprawdę. Będę się starał z chłopakami. No, fajnie. No dobra. A rodzice chorzy? Tata chory, bo pod tlenem musi leżeć. Aha. No widzisz. Taki domek to by wam, kurde, dużo spraw załatwił, nie? No. Dobrze. Radek coś wspominał, że tam do programów telewizyjnych też pisał, ale nic się nie udało, nie? Nie udało się. Dobrze. Widziałem pokoje wasze. Mówiłem właśnie Mateuszowi, że będę się starał, nie? Żeby... Dobrze mówię, Mateusz, tak? Tak. Tyle imion na raz i kurczę, nie, ciężko spamiętać, wiesz? Ale mi to się ułoży. Nie, Tomek? Chodź, pokażcie, gdzie... Chodźmy zobaczyć, gdzie stanie ten gdzie domek, stanie który ten będziemy domek. Zbierać. Chodź. Tu warunków nie ma w ogóle, nie? Musiałem tak bardziej tam. Ty byś chciał tam? Będzie to drzewo. Pan radzi, pan ja bym mówił... też tam dał. A czemu tu tak? Bo pan radził mówił, że tu, bo bliżej do... No, bo jakby wjeżdżali, to by... Tam by mieli za dużo tego, manewry. I za... Aha. Tam mógł jechać. Aha. Pan idzie jako gabaryt, do niż środki, nie? Gabaryt jak wjechać, a tu z drogi by było. No. Cofnąłby go, gdzie idzie, nie? No. Tam byłby problem. Chociaż tu jakby... nie ma jak. Bo tam jest prawa, ale tam byłoby mógł rozebrać. I z tej studni bierzecie wodę? Tak. No. Cichutko. No, grzeczny jesteś. No bardzo, jaki ty grzeczny jesteś. No grzeczny. Co? Nie, no tak rozmawiamy. Aha. A brat, co kończy? Aha, to chodź jeszcze wejdziemy, to zamówimy. Czyli Walenty ślusarstwo kończy, tak? Ty też ślusarz. A do jakiej szkoły chodzi teraz jeszcze Walenty? On chodzi na Kotańskiego. To gdzie to jest? Na Solankowej. Aha. To jest od tu piątka to była, nie? Już widzieliśmy to miejsce.
trzymasz ty teraz. Pogoda paskudna. Przyszliśmy się ukryć. Chociaż żeby bleka było, chociaż widać na jednym filmie, że jest, bo tak to nie wiadomo, tylko głosu słychać, nie? No. A powiedz, internet nie macie? W telefonach mamy. W telefonach macie. Czyli ty ślusarkę, a ty jeszcze co? Cukiernictwo. Cukiernictwo. I też tu w Inowrocławiu? Nie, w Gniewkowie. W Gniewkowie. Stąd bliżej jest do Gniewkowa czy do Inowrocławia? Do Inowrocławia bliżej. Bliżej. Ile tam masz jeszcze? Dwa lata, nie? No. Czy trzy? Dwa. No tak, czyli zawodówka i... To będzie też lepiej, nie? Jak gdzieś każdy z was będzie miał pracę, nie? I będzie mógł coś zarobić, nie? A jak to wykombinować, Tomek, żeby dużo zebrać, powiedz? Myślisz? Nie myśleć. Nie wiem, trzeba będzie, kurczę. Nie wiem, trzeba będzie usiąść i pomyśleć, co tu zrobić, żeby... Dużo ludzi na pewno przyjedzie, nie? Aha. A Walenty jakie ma zainteresowania, powiedz? Walenty przy królikach robi dużo. Czyli króliki macie? Tak. A mama co robi? Na ręce i się mężem opiekuje. Aha. Bo mąż chory leży. I się mężem opiekuje. No dobra. Jestem w domu. No opowiedzcie coś jeszcze o was. Nie przychodzi mi nic do głowy. Nic. No, nie przychodzi. Chłopaki nie spodziewali się chyba naszej wizyty. Spodziewaliście się, czy nie? Mówił pan Radziu. Że przyjedziemy. I co ty na to wtedy? Co pomyślałeś? Fajnie, będzie, no... Fajnie będzie nagrać. Może nagrać, bo nigdy tak nagrywany... nagrać nie nagrywało się tu nigdy. No. Czyli o waszej sytuacji po prostu nikt nie wie, dopiero teraz jak my coś nagramy, no to coś... No. Po prostu coś się może ruszy. No ja bym chciał, żeby się ruszyło. No. Ale ja mam pomysł, Bleku. No. Zrobisz jakiś taki filmik z tego tu naszego spotkania, jak pojedziemy do Wrocławia, weźmie się laptopa. No. I się pokaże ludziom, którzy tam są, że, albo nawet na scenie, że taką akcję robimy. No. Ci mogliby puścić, nie? No mogliby no. puścić. Jakąś puszkę możemy też zrobić i... Możemy. No. Możemy cel ustawić. No. Chyba tam. O. Każda złotówka się przyda, nie? No i może oni by puścili ten, jak nie wiem, tam w przerwie, nie? Bo tam były zawsze jakieś ten. No. Dużo ludzi tam jest, bo na targi jedziemy do Wrocławia. Tak jak byliśmy w tamtym roku, to też przecież puszczali, że jakieś no, tam pomocy. Będziecie mogli śledzić, bo to na żywo będziemy też puszczać. A w ogóle u nas coś słyszeliście, czy nie? Ja słyszałem. Słyszałeś? No. Niemożliwe. A ty słyszałeś? Ja nie, ja dopiero pan, no... Od Radka. No, od pana Radka. Tam kiedyś widziałem jak w tym, w Gołodziębie, co były te wraki latem. Co, bym wpadł pod jednego? Tak? No to było słynne, nie? Bleku latał między samochodami i na mnie najechał, nie? To było, to się działo wtedy. A jaki opieprz dostałem, nie? To, a oglądasz kanał? Niekiedy tak. To ja mam pomysł, Bleku. No. Bo i tak stoi ten nasz Kajo, może kiedyś go zapakujemy. No. I przyjedziemy Kajosem. Byś pojeździł kładem? No. Pojeździłbyś? No. On nawet miał kiedyś pomysł, żeby no, bo na praktykach jak zarabia, żeby kupić sobie kiedyś, no, te, krosa. Mhm. No, ale to za duży, no, wydatek byłby. No. No nie, no to... W każdym bądź razie, no zawsze to, nawet jak już najgorsze padło się kupi, to 1000 zł to trzeba wydać, a potem jeszcze to zrobić, nie? Czyli to już zawsze to będzie w 1000, nie? Nawet jak się dostanie coś i trzeba coś zrobić, no to już jest wydatek, nie? A no to, a kiedy byśmy mogli przyjechać tym Kajo? No nie wiem. Bo on wejdzie nam na każdą przyczepkę, nie?
To może na Sławka przyczep. Samego Kajosa tylko przywieźć. No. Może nawet w niedzielę. W niedzielę Kuba motor nie. Mhm. Może jutro? Chyba, że jutro. Co by na to? Może. Tak? Będziesz no. gotowy? No. Masz kask? Nie. Nie masz? No jakiś znajdziemy, pożyczymy. Nie? No. Tylko on jest mocny, pamiętaj. Powiem wam szczerze, że jak przyjechałem, to ja nie wiem, co ja mam mówić, nie? Szczerze mówię, nie? Żal mi was, no normalnie niesamowicie, nie? Nie pomyślałbym, widziałem w telewizji, jak ludzie mieszkają, ale nie przypuszczałem, że tu aż tak jest. Szczerze, nie? I nie wiem, po prostu nie wiem, nie? Pierwszy raz w życiu nie wiem. To nawet jak źle coś zrobię, sprzęgło mi się popieprzy w motorze, to wiem. A tu po prostu nie wiem, nie? Ale dobra, zrobimy tak. Jeszcze przypomnij, jak masz na imię, bo... Łukasz. Łukasz. Muszę co zrobić? Mateusz, Łukasz i Walenty. Walenty, tak. No. Łukasz, słuchaj, no to zrobimy tak. My jutro z Tomkiem byśmy przyjechali. Na przyczepkę weźmiemy kłada. Poświrujemy wszyscy. Tomek z tobą poświruje na nim. Ja ponagrywam. Albo zrobimy tak, że Mateusz będzie nagrywał. Taki filmik zrobimy. Co? Dasz radę? Mama zgadza się, żeby poryć tu trochę podwórko? Podwórko to może nie. Nie, no podwórko nie. Ale jest tam kawałek gdzieś pola? Nie mamy pola. Nie macie. Sąsiada bym mógł się zapytać tam, gdzie... A to kawałek, to nie kawałek. Trzeba dużo. No. Ale cieszę się, że tak tacy jesteście... Chyba dlatego, że chyba, że my przyjechaliśmy, co? No. Tacy trochę odmienieni, no. Jakby. A widzę, że mama też rumieńców dostała. Bo one są z tego, że w lepszych warunkach będą mieszkać. Są zadowolone chłopaki. To najważniejsze. No dobra, to jesteśmy wstępnie umówieni na jutro. Słuchajcie, no ja nie wiem, widzowie, jak możecie, to pomóżcie chłopakom, naprawdę są super chłopaki. Także zobaczymy, czy jesteśmy mocni na tyle, żeby pomóc tu chłopakom, żeby domek holenderski właśnie kupić. No bo trzeba, tu nie ma innego wyjścia, nie? Nawet nie wiem, ile taki domek holenderski kosztuje. Wiecie, ile kosztuje? Pan Radziu mi dzisiaj pokazywał jeden, to prawie 100 tysięcy jeden. O. 100 tysięcy. To jest już wysiłek totalny, ale dobra, będę uruchamiał wszystkich znajomych i będziemy działać. A my co? Jutro się widzimy. Też się golniesz kładem. Łukasz, już pamiętam. Mateusz, Łukasz, Walenty. I pani Henryka. No. Dobra, to lecimy, Tomek. Tomek też nie wie, co mam mówić. To na razie. Do zobaczenia wkrótce. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz nie wiedziałem, co ja mam mówić, nie? Teraz stałem z Mateuszem i po prostu też nie wiedziałem, co mam mówić. No, słuchajcie, no ja będę robił wszystko, żebyśmy pomogli tej rodzinie. Trzech chłopaków i rodzice. Chorzy na raka, a chłopaki zdrowe. No po prostu brak słów. No ja no po prostu no ja mam ja nie mam Tomek też jak został. Jak wstałem to mówię, kurwa, gdzie my jesteśmy? No. 21 wiek, a chłopaki kurwa nie mają bieżącej wody, nie? No. To jest dramat, nie? No. Ale nie poddawają się i to jest najważniejsze. No, nie poddają się. Uśmiechnięci, zadowoleni. Łukasz nawet kanał ogląda. Ja jestem w szoku, po prostu w szoku. Ja nie dowierzam nadal, nie? Nie dowierzam. Po prostu mi ręce opadły, nie? To już, wiesz co, ta bieżąca woda to jeszcze jest, wiecie co, nic.
warunki, po prostu warunki same mieszkalne, nie? To wszystko. Ściany, instalacja, pokoje chłopaków, miejsca do spania, do nauki, kuchnia, po prostu no wszystko, po prostu wszystko. To nie do wiary, po prostu to jest nie do wiary. Także prosimy wszystkich, którzy mogą pomóc. Liczy się każda złotówka. Tak jak słyszeliście, na wrakach będziemy jeździć. Czyli zajmiemy się po prostu tą rodziną. Nara, hejos. Nara. Nie, bo tam wiesz, kurwa, weszliśmy. Taki półmrok, nie? Ja myślałem, że tylko to mama, nie? On tam leżał w tym łóżku, nie? Pod tlenem. Pod tlenem. No to jest ciężkie stanie. Mów, Piotruś. No. No, dobra, ale wiesz co, ja już pomijam tą wodę, bo ja im powiedziałem, ja chłopaki umiem. Wiem, co to jest, tydzień się pomyć w misce z wodą zimną. Ale tydzień. Ale jak oni jeszcze mieszkają, to już jest w ogóle tragedia, nie? Instalacja, podłogi, od dzieciaczka, no. A ten mały Łukasz ogląda kanał jeszcze, nie? No. Black ekipa jest najlepsza i tak trzymać, nie? Dokładnie.